Dzień dobry. Chciałbym Wam pokazać, jak dalej wyglądają prace remontowe na rancho, co tutaj się dzieje, co robiłem w ostatnim czasie, bo się troszeczkę zmienia. Po pierwsze, tutaj połatałem troszkę te takie największe dziury, żeby można wózkiem tutaj z paletą śmiało sobie jechać. No tu takie, wiecie, tu były takie wyrwy, dziury, teraz jest troszeczkę to co większe połatane. O, tutaj są moje okna, które kupiłem używane z rozbiórki, zobaczcie, uwalone jak byk, ale 50 zł za sztukę. Będą idealne na to poddasze. No i teraz tak, tutaj widzicie, jeszcze mówię, troszeczkę połatałem te co większe te dziury. O, zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Tutaj była jeszcze niedawno, było, o teraz pokażę Wam zdjęcie. Tutaj były jeszcze niedawno trawa i piach, a teraz są położone płytki. Wszystko ładnie wyrównane, położone. Teraz już jest wjazd z prawdziwego zdarzenia. Płot, nie wiem na jakim etapie już Wam mówiłem, co było robione. O, tutaj mogę sobie zamknąć, mam wajchę taką. Tutaj jest dodatkowe wzmocnienie. O, bo to jest furtka połączona razem z płotem. O, tutaj zamknięcie jakieś znalazłem stare. Muszę kłódkę jeszcze kupić. O, zobaczcie, ta furtka jest tutaj połączona z tą bramą na takie wkręty po całej długości, troszeczkę wzmocniona, no i to się trzyma kupy. Do tego tutaj ogrodzenie załatwiłem, wkopałem słupek, ogrodzenie też używane praktycznie ze złomu, można powiedzieć, kawał siatki z ramką i się tak porządnie trzyma, że to szok. No i to w sumie tyle pracy. A, jest jeszcze lampa zamontowana, myk, teraz jak ktoś tutaj wchodzi, to od razu mu się czujnik ruchu zapala, łapie go i się zapala i od razu jest złapany i pali się światełko. Tutaj teraz jest jeszcze brama, tak jak już mówiłem. Teraz jeszcze ten monitoring, muszę ostro temat przycisnąć i tak pomalutku, coraz piękniej tutaj mam.